Witam, z tej strony Rafhard. W dzisiejszym odcinku będzie powrót do przeszłości. Mianowicie H162A2, który dostałem jakiś czas temu na gwiazdkę w prezencie od mojej żony. Gdzieś tu jeszcze wyryty jest, taki mi się wydaje. Jest tutaj, o widzicie, tutaj jest taki wyryty napis Rafał. Dobra, gwiazdka się zbliża, niedługo już, za 2 miesiące będzie gwiazdka, więc... Co? No, żona powiedziała, że nie kupię ci następnego modelu, dopóki nie złożysz poprzednich modeli. Poprzednich było więcej, znaczy myślę, że jak złożę jeden, to mi się upiecze i dostanę coś. Okej. Pamiętacie? Ja już o tym mówiłem. Były też odcinki. Ta-dam! Otwieramy tutaj normalnie pudełko niespodzianek. Piękne, cudowne, moje ulubione niebieskie hataki. Cały zestawik do malowania tego pięknego cuda. No tak, zaraz ktoś powie: dobra, dobra, to jest kurczę stary model Dragona i on nie jest taki wcale fajny jak ta Mija. No dobrze, nie jest jak ta Mija, ale dostałem go od mojej żony, więc jest wyjątkowy. Mamy hataczki, tak? Niebieskie. Super do malowania pędzlem, a jeszcze bardziej super do malowania aerografem. Mamy tutaj, co prawda, do Tamii, ale wykorzystam część tych rzeczy tutaj w tym modelu. Mamy maski. Maski, 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 maski. Zobaczcie. To są takie maski Maxi. Czyli mamy, nie dosyć, że mamy tutaj kabinę, koła, to jeszcze mamy oznaczenia. Zresztą nawet nie wiem, w jakich barwach jeszcze to będę robił. Model Master. Więc tutaj mamy karabiny. Tak mi się wydaje. Tak, i tutaj rurka pitota też jest. Także cały zestaw, który jest potrzebny do tego pięknego salamanderka od Mastera mamy. Mamy instrukcję. Mamy tutaj. Mamy część rzeczy już wyciętych. Mamy część rzeczy już wyciętych, zdążyłem wyciąć. No i mamy to, co się troszeczkę pogniotło, ale to, co powinniśmy mieć lub należałoby mieć, po prostu generalnie jakąś pozycję dotyczącą tego, jak model wyglądał, jak prawdziwy samolot wyglądał, bo tutaj mamy na przykład jak pomalować silnik. Proszę bardzo, jeżeli będę robił otwarty, no to będzie to wiadomo. Mamy egzemplarz muzealny pokazany, mamy przekroje pokazane. Tu jest część rzeczy, która pewnie została skopiowana, znaczy skopiowana, no została skopiowana, to widzicie rosyjskie napisy, czyli Rosjanie zrobili tutaj swoje plany tego samolotu, bo jak wiecie, Rosjanie generalnie bardzo dużo kopiowali. Rosjanie to w ogóle, o tutaj jest na przykład w malowaniu sowieckim. Rosjanie to powiem wam, że to kiedyś, że teraz Chińczycy tak robią, że kopiują wszystko, co się da, ale kiedyś Rosjanie to generalnie to kopiowanie wymyślili, bo oni generalnie wszystko kopiowali. Dokładnie wszystko kopiowali, samoloty potrafili nawet skopiować. Jeżeli mechanik, słyszałem o takim przypadku, że mechanik naprawiając samolot przewiercił dwie dziury. Były przewiercone dwie dziury, po prostu coś tam robił, tak nieumyślnie zrobił dwie dziury. No to Rosjanie też skopiowali łącznie z tymi dziurami ten samolot. Takie rzeczy się zdarzały. Okej, słuchajcie, to jest mój nowy projekt, z którym mam zamiar walczyć. Już zaczynam już dzisiaj. Zaczynam już dzisiaj. On już jest częściowo powycinany, częściowo poszlifowany. Nie jest jeszcze szpachlowany, bo widzę, że tutaj są rzeczy, które nie szpachlowałem. Nie były szpachlowane. To są te wszystkie otwory. Znaczy, przede wszystkim trzeba się zastanowić, co będzie widoczne, co będzie niewidoczne. Jeżeli mamy coś takiego tutaj, to będzie pewnie widoczne. Lub też nie. Zależy od układu kabiny. Więc mam zamiar tutaj troszeczkę z tym powalczyć. Tutaj mam jakieś drobne części fototrawione jeszcze. Tutaj mamy zawiasy. To są zawiasy, które umożliwiały otwieranie. O, tutaj się sypią części, które umożliwiały otwieranie
jak gdyby komory silnika, tak to ujmę. Czyli tutaj mamy jedną część komory, tutaj mamy kawałek silnika, różne dziwne rzeczy tutaj są. Ok, to by było tyle, to taka zapowiedź tego, co się będzie działo na kanale. Mam zamiar zbudować ten model do Wigilii Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że starczy mi czasu, ochoty i zdolności. Tak to wam powiem. Dobra, jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.